Pierwszą część oficjalną, a więc witam bardzo serdecznie na dzisiejszej naszej wspólnej uroczystości pana burmistrza Jarosława Paszko. Witam również bardzo serdecznie pana prezesa Jerzego Nowackiego, pana prezesa Wielkiego Wielu z Wosławka. Witam również pana przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Żurawskiego. I również witam pana radnego powiatowego, pana Jerzego Kołodzińskiego. Witam również pana dyrektor, przede wszystkim dzięki pani dyrektor, się tutaj wyjemy, panią Rerapetę i panu dyrektorze. Oraz was wszyscy kochani słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A witam również media. Proszę państwa, tak się zdarzyło, że okazało się, że wszyscy stajemy, jesteśmy już na trzeci raz, to wyobraźcie sobie. Łatwo nie było, ale jakoś się udało. Mało tego, są wśród nas osoby, które naprawdę bardzo się wyróżniały i dzisiaj no, o tym powiemy głośno, bo mamy się czym poszczycić. Tym bardziej, że pan prezes mówi, że nasz uniwersytet, mimo że działa dopiero od 100 lat, jest jednym z prężniejszych uniwersytetów i dużo się tutaj dzieje. I bardzo na miło z tego powodu dziękuję panie prezesie i za chwileczkę poproszę pana o wręczenie dyplomów tym właśnie z państwa, którzy no, najbardziej się wyróżniali. Proszę państwa, mamy wśród nas osoby, które nie są członkami uniwersytetu, ale ciągle są z nami, jeśli zachodzi taka potrzeba, nigdy nam nie odmawiają, a mówię tutaj konkretnie o naszym zespole, prawda? Jest to Helmut, konkretnie jeszcze o nich powiemy. Także bardzo się cieszymy i zawsze nas serdecznie witamy i prosimy o to, żebyście nas nigdy nie zostawiali, prawda? Takie coś do głowy w ogóle nie przyszło. A jak już się trochę zestarzejecie, to zapraszam, żeby się zapisać do uniwersytetu trzeciego. Proszę państwa, no cóż, żeby może nie tracić czasu, to ja jeszcze powiem tylko takie dwa zdania. Ja chciałabym podsumować w ogóle pracę drugiego roku naszego uniwersytetu, ale ponieważ, jak już powiedziałam wcześniej, jesteśmy trochę czasowo ograniczeni, w związku z tym zrobię to na inauguracji trzeciego roku, tak jak w roku ubiegłym, pamiętacie państwo, postaram się zrobić taką prezentację multimedialną i to wszystko w drugim roku zrobiliśmy na pewno przez Daninę. I państwu i gościom oczywiście zaproszony. Natomiast teraz bardzo serdecznie poproszę pana prezesa o wręczenie dyplomów. Ja będę podawała dyplom, będę pytała, a prezes będzie wręczał. Stojącą obrazkami.
ale największym prawie podziękowaniem, drodzy Państwo, jest to, że ja widzę, jak dzieje szybciej, że to sobie robię i no, pracuję nieraz, mam wyraz z tym, no, zdarza się tak, że mniej, że więcej, ale przynosi mi ogromną satysfakcję wtedy, kiedy widzę, że Państwo jesteście z tego zadowoleni. Także naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się dobrze zawsze na każdej Państwa imprezie organizowanej przez Państwa bardzo dobrze czuję i korzystając z tej okazji, że jest zakończenie roku akademickiego trzeciego, tak? Drugiego, przepraszam. Życzę Państwu przede wszystkim takiego humoru, jaki dzisiaj Państwo mają na swoich twarzach. Proszę słuchać przewodniczącej. I korzystając z tej okazji chciałem Pani podziękować za inicjatywę, przede wszystkim za zaangażowanie i za to, że to, co Pani robi, przynosi Pani to przyjemność, tak? Mam nadzieję, bo wiem, że warunkiem przyjęcia na listę studentów jest ukończenie 50, tak? Tak? Bo ja myślałem, że 50, myślałem, że już jestem studentem. Ale tak awansem, jeśli da uwagę, to chętnie ten uniwersytet skończył. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jakiś czas temu obchodziliśmy uroczystość 20-lecia Żaka i na tej uroczystości, już nieważne z jakich względów, nie mogła być Pani Profesor Zofia Czyżyńska. Chciałbym pogratulować, złożyć list gratulacyjny na ręce Pani z okazji 20-lecia Żaka. Składam wyrazy uznania oraz serdeczne podziękowania. Mi niezmiernie miło, że w jakiś sposób doceniono mój wkład w działania na rzecz, tak może trochę na wyrost powiem, kultury dobrzyńskiej, ale jest mi niezmiernie miło. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Burmistrzu za pamięć, za gwiazdy, za podziękowania. Ale również na to, że za Was mam czas, mimo wielu obowiązków, bo wiem, że odbieram Pan zebranie kolejne. Jednak dotarł Pan do nas, dziękuję bardzo. No a jeśli chodzi o to, że mówi Pan, że czuje się Pan u nas dobrze i na wielu imprezach Pan był, to właśnie do końca, bo tylko druga taka impreza, która na Was odwiedzi. No ale mam nadzieję, że na innych imprezach również Pan będzie u nas gościł. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ponieważ czasowo jesteśmy ograniczeni, więc pozwólcie, że zapowiem teraz naszych artystów z Torunia. Wystąpi przed nami pani Margaryta Cycerska, akordeon i wokal oraz pan Michał Hajduczenia, wokal również i kontrabas. Proszę Państwa, mam nadzieję, że z Państwem będziemy się spotykali jeszcze wiele razy. Dzisiaj przyjechali do nas po raz pierwszy. Ja miałam okazję przysłyszeć Państwa, może w innym składzie nieco, ale powiem tylko tyle, że Pan Michał jest robotnikiem Rosjaninem, mieszka na stałe w Polsce, no a Pani Magdalena jest Polką i grają w takim właśnie zespole. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa.
Afryka mi